Dzisiaj zabiorę Was ze sobą na sesję plenerową z Sylwią i z Arturem. Zobaczycie, jak wygląda sesja, czego można się spodziewać na takiej sesji. Okej, zostało nam 25 minut, troszkę przed czasem, także na spokojnie przygotuję się do sesji. Zapytam oczywiście Sylwię i Artura, czy zgadzają się na to, żebym nagrał kilka fragmentów naszej sesji. Jestem już gotowy. Czekamy na Sylwię i Artura i zaczynamy sesję. Stańcie proszę tutaj, mniej więcej. Też mała, jak ona ma? Dakota. Dakota. Okej, okay. Tutaj przede mną i spójrzcie, Sylwia, popatrz w tamtą stronę, Artur w tamtą stronę. Dobra, to wyrównajcie tak, żeby ona była w środku. Ej, Dakota, chodź do mnie. Dobra, okej. Okay. Fajnie tutaj światło prześwituje, więc tutaj, panie Artur, tak jak stoisz. Dobra, i super jest, tylko musimy na środku ścieżki się ustawić, żeby to fajnie w kadrze wyglądało. I teraz tak, Artur, zależy mi, żebyś troszkę był wyłoniony za Sylwii, żebym cię widział i żebyś tą rękę, którą tu miał na biodrze, przełożył tak do góry, a Sylwia wtedy będzie mogła się złapać. Sylwia, spoglądasz sobie tam. Ty, Artur, na Sylwię. Stańcie w tym miejscu, w którym stoicie. Artur, obróć się do mnie. Sylwia, możesz sobie stanąć z Arturem tak, że złapiesz sobie Artura za rękę. Będziesz zwrócona w tamtą stronę. Przepleć tą rękę tutaj do góry. Bądźcie bardzo blisko. I zerkajcie na siebie. Jeszcze chwilkę. A ty, Artur, albo właśnie sam kciuk wsadź do kieszeni. A Sylwia, tak mocno się obróć, żebyś spojrzała mi w obiektyw, dobra? Artur na Sylwię. Twarzami do siebie, zwróćcie się. Tylko najważniejsze, żebyście byli w samym kącie. Będziesz go prowadzić i zerkać w jego stronę, dobra? Dobra. Troszkę skróćcie dystans między sobą. Zróbmy jeszcze takie ujęcie, że ty masz jedną rękę, Sylwia, prawą na klatce u Artura, ale żebyś zerkała do tyłu. Okej. Okay. Teraz patrzcie na siebie, proszę. Chciałbym, żebyś prawą ręką gdzieś tutaj bawił się włosami od Sylwii. O, widzisz. Dajcie mi chwilę, żebym wyłapał najlepsze kadry. Idźcie w moją stronę. Wykorzystajmy jeszcze to światło, które świeci fajnie. Chciałbym tak, żeby Artur stał skierowany tak jak ja. Ty za Arturem, Sylwia, staniesz. Przytulisz go i delikatnie oprzesz swoją głowę, wtulisz się w niego. Dobra, a teraz te ręce chciałbym, żebyś od dołu przyplotła, tak żeby on mógł, Artur, raz złapać cię za te ręce. I Artur, przed ciebie, ty się wtulasz w Artura. Okej, Artur, zerkaj w tamtą stronę. Ej, spójrzcie na siebie teraz.
Okej. Okay. Czyli Artur, usiądź sobie na tą skałkę, proszę cię. Czyli do mnie plecami. I teraz, żeby nie było jeszcze za łatwo, musicie wszyscy, obydwoje się skręcić, tak żeby widział twarz Sylwii. Ok, zaczekajcie, idę do was. A Sylwia, gdybyś położyła swoją głowę na klatkę do... i zerkała w moją stronę. Okej. Chodźmy jeszcze kawałeczek tam. Plan jest taki, że idziecie sobie tam. Pierwsze ujęcie zrobimy jak stoicie po prostu jedna osoba koło drugiej, szeroko, w dwie strony sobie patrzycie. Ja z tej strony to złapię. Rozglądacie się, czy jest jakieś miejsce, gdzie możecie sobie usiąść i delikatnie się położyć w górę, bo jeśli będzie takie miejsce i dacie radę się położyć, to ja bym sobie chciał zrobić zdjęcie z góry z dronem. A stańcie do siebie twarzami i Sylwia, daj ręce tak, a ty te ręce chwyć i tak blisko twarzy swojej, jakbyś chciał je pocałować, ale nie całuj ich. Zerkajcie sobie w oczy. Artur będzie stał tak na pół kroku. Mam tutaj cię raz za rękę. Tylko Artur stanie tak jak ja. Czyli tu trzymaj cię za rękę. A ty będziesz w tą stronę i trzymaj go w tą. Tylko zamień rękę, drugą rękę ją złap. I przez twoje prawe ramię patrzcie na Sylwię. Sylwia patrzy na Artura. Tak, żeby Sylwia stanęła przed tobą. No i daj tu rękę tak, żeby Sylwia chwyciła dwoma. A daj nad barkiem. Tak, tak. I w tamtą stronę spójrz. Okej, okay, i Artur buziaka takie owe włosy. Sylwia może na chwilkę zamknąć oczy. Super, genialnie. Mamy to. Już skończyliśmy sesję, ja powoli wracam do domu. Efekty sesji zobaczycie pewnie gdzieś tutaj w przebitkach. Świetna atmosfera, super ludzie. Wiem, że będą na pewno zadowoleni z tej sesji. Bo na ten moment nawet ja już jestem zadowolony z efektów. Mieliśmy szczęście co do światła. Ładny zachód, ładne kolory, ładne miejsce, więc i ładna sesja. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I co? Zapraszam was do subskrypcji po to, żeby być powiadomionym o następnych moich materiałach. Bądźcie ze mną, oglądajcie co się u mnie dzieje. Będę się dzielił z wami różnymi ciekawostkami z tematów fotografii. Hej, pa!